Państwa bardzo serdecznie na konferencji przed meczem Lechia Gdańsk Legia Warszawa w ramach Ekstraklasy. Ja też się przywitam, nazywam się Piotr Gadzinowski, będę tymczasowym rzecznikiem Lechii. To też mój debiut, więc proszę o wyrozumiałość. Gościem konferencji jest trener Szymon Grabowski i prosimy o pytania. I taki prośba o tak, korzystanie z mikrofonu, tutaj będzie Kasia podobała. Dzień dobry, Paweł Stankiewicz, Dzień Niebałtycki. Trenerze, ja chciałem zacząć od osłabionego już oświadczenia. I chciałem pana zapytać, jakiej opieki jako takiej pan nie sprawował nad zawodnikami? Dzień dobry. Ja chciałbym rozmawiać o oświadczeniach czy o jakichś innych rzeczach. Nie chcę tego komentować. Nie ja byłem autorem tego komunikatu i tutaj nie chcę czyichś słów komentować. Ja chcę tylko stwierdzić, że naprawdę chcę bardzo podziękować przede wszystkim mojej rodzinie, mojej żonie, moim dzieciom za wsparcie, które mam w tym trudniejszym okresie dla mnie. Chcę podziękować kibicom za wsparcie niesamowite, które dają mi i dają tej drużynie. I chcę też powiedzieć, że jestem po rozmowie z Paulem Ulferem i myślę, że wszystko jest wyjaśnione, wszystko jest na dobrej drodze do tego, żeby ta współpraca cały czas przebiegała w sposób, do jakiego, myślę, przyzwyczailiśmy siebie, przyzwyczailiśmy wszystkich, a co za tym idzie, w sposób, który pomoże nam wygrywać i to najbliższe zwycięstwo będzie już jutro. No to już teraz pod kątem meczu. Czas na rewanż na trenerze Fejo, bo te ostatnie wasze konfrontacje, których no było sporo, to przeważnie na korzyść Portugalczyka. Nie, zupełnie nie podchodzę do tego meczu jako rewanż. Podchodzę do tego jako konfrontacja z bardzo dobrym szkoleniowcem, i który prowadzi bardzo dobry zespół. Na pewno będzie duża satysfakcja, jeżeli po końcowym gwizdku, to my będziemy się cieszyć i tak się nastawiamy. Zupełnie nie rozpatrujemy tego w rozgrywkach, czy to na linii trener-trener, czy na linii poszczególni zawodnicy. Mamy swój określony cel, mamy swój określony plan i teraz realizacja tych zadań pomoże nam, mam nadzieję, do tego, żebyśmy się wszyscy wspólnie po ostatnim gwizdku cieszyli. No to jeszcze chciałem powiedzieć o sytuacji kadrową. Czy Tomasz Wójtowicz to jest jedyny zawodnik, który nie będzie do pana dyspozycji w meczu z Legią? Dziękuję. Tomasz Wójtowicz będzie do dyspozycji. Dziękuję. Włodzimierz Nawnikowski, Radio Gdańsk. Panie trenerze, jakość piłkarska zdecydowanie po stronie Legii. Jak to zneutralizować w sytuacji, gdy no, słabszy będzie starał się pobić silniejszego? Na papierze pewnie tak. I jeśli chodzi o tabelę, tak by to rzeczywiście wyglądało. Doceniamy naprawdę jakość piłkarską nie tylko pierwszej jedenastki, ale całej głębi składu, jaką ma Legia Warszawa. I wiadomo, jest to jeden z największych, jak nie największy klub w Polsce. Ma swoje cele, można powiedzieć, które nie zmieniają się z roku na rok, czyli walka o mistrzostwo Polski i o europejskie puchary, więc my to wszystko wiemy, ale też wiemy, jaką my jakość mamy i naprawdę, mimo tego, że dzisiaj zajmujemy to trzecie miejsce od końca, że nie prezentujemy się pewnie w przeciągu całego spotkania tak, jakbyśmy chcieli i pewnie tak, jak nas stać, to tutaj też zdajemy sobie sprawę, że będziemy mieli swoje szanse, które jeżeli wykorzystamy, to w oczach pewnie kibiców, pewnie większości komentatorów będziemy świadkami niespodzianki, więc też sobie zdajemy sprawę, że nie jesteśmy tutaj na pewno w roli faworyta i większość argumentów to rywal ma w kieszeni, ale naprawdę patrząc nawet przez pryzmat tych dwóch tygodni, czy chociażby tych ostatnich dni, kiedy widzę, że ta kadra jest już liczniejsza, że ci zawodnicy naprawdę są sfokusowani na kolejnym rywalu, no to powiem szczerze, że jestem optymistą. A te okoliczności pozasportowe, Paweł pytał o ten list, potem było takie bardzo sympatyczne selfie. Czy te działania PR-owskie, te działania takie uspokajające opinię publiczną nie przeszkadzają panu w pracy? Jest proste rozwiązanie. Wygrać pewnie przekonująco z Legią, to pan będzie miał wszystkie argumenty po swojej stronie. Natomiast niekoniecznie się musi udać. Dobrze panu z tym, że trzeba takie działania realizować przy okazji pracy codziennej, zawodowej, przecież macie co robić.
zamiast no, jakby PR-owsko czyścić to, co dzieje się w środku i czego ludzie się domyślają, plotkują, co znajduje wyraz w takich oświadczeniach, niekoniecznie budujących pana autorytet. To jest takie troszeczkę protekcjonalne moim zdaniem. Dla pierwszego trenera może przykre albo wstydliwe. Powiem szczerze, że w tej pracy trzeba być gotowym na wszystko. Trzeba być gotowym na to, że w pewnym momencie cię porzucają. Trzeba być gotowym na to, że w pewnym momencie zapomną cię złapać. Trzeba być gotowym właśnie na takie chwile, w których jesteśmy. Ale to właśnie te chwile sprawiają, że poznajemy, z kim pracujemy, poznajemy mocno ludzi, których mamy dookoła. I ja staram się skupić na swojej pracy jak najlepiej potrafię. Także zupełnie mi to nie przeszkadza. Zupełnie nie staram się moich wewnętrznych emocji uzewnętrznić na szatnie. Wręcz przeciwnie, myślę, że ktokolwiek obserwuje nasze treningi, czy ktokolwiek obserwuje nasze życie w szatni, nie odebrałby tego, że cokolwiek jest źle, czy cokolwiek mogłoby mi przeszkadzać. Nie, wręcz przeciwnie. Jestem sfokusowany na swojej pracy i znam wartość swoją, znam wartość tego klubu, znam wartość tej drużyny i naprawdę moje gdzieś tam myśli sfokusowane są tylko i wyłącznie na Legii Warszawa. Romina Skórska, Legnianet. To jeszcze dopytam o tą sytuację kadrową. Jak rozumiem, Bobczak, Konrado i Mena też już trenują. Trenują w różnych wymiarach. Różnie ten trening wygląda i to tak zostawmy, ale tak jak powiedziałem, ta kadra już jest mocniejsza niż chociażby byliśmy w Mielcu. Na pewno ten tydzień wcześniejszy nie wyglądał tak jak teraz. Teraz już jest zdecydowanie lepiej. Na pewno wszyscy zawodnicy, którzy będą do dyspozycji, nie będą gotowi na 90 minut, ale myślę, że będzie taki moment w meczu, że też będziemy bardzo ich potrzebować. A Maksym Chłań już wrócił z reprezentacji, też jakiego dyspozycja, bo wiem, że miał te problemy z kostką przed wyjazdem. Max był dzisiaj normalnie w treningu, także wszystko jest dobrze. Wrócił z awansem, także też jest zadowolony i też sfokusowany na tym, żeby nam pomagać. To jeszcze jedna sprawa. Po raz pierwszy od derbów zagracie przy tak licznej frekwencji u siebie. Jak to wpływa też na drużynę, na was? Jak w ogóle mentalnie też podchodzicie do tego spotkania? My do każdego spotkania u siebie podchodzimy mentalnie naprawdę bardzo zbudowani. Jest to niesamowicie grać przy takiej, przy naszej gdańskiej publiczności. Jeżeli słyszymy, że będzie 25 tysięcy czy więcej, to tylko nas napędza. Serdecznie dziękujemy tym, którzy przyszli. Będziemy robili wszystko, żeby naszą grą, naszą postawą zachęcić ich do tego, żeby zaraz po spotkaniu z Legią kupili kolejne bilety na Krakowie czy na kolejnych przeciwników. Ale wiemy, że będziemy mieli tego 12 czy nawet 13 zawodnika za swoimi plecami i gorąco apelujemy o sportowy, kulturalny i taki doping niosący Lechię po 3 punkty. Pan Gański, Wiktoria Polska. Ja mam pytanie, czy przez 2 tygodnie coś udało się z defensywą zrobić, bo jeszcze zastanawiało mnie, skoro dopuściliście Stal Mielec, tam to chyba 25 strzałów, no to... No Legia jest troszeczkę mocniejszym zespołem, więc też można mieć pewną obawę, jak to będzie wyglądało jutro. Dopuściliśmy rzeczywiście do zbyt dużo ilości strzałów, jeśli chodzi o ostatnie spotkanie. Na pewno też cały czas na tym pracujemy i to nie jest jakaś nowość, ale też chcę pochwalić mój zespół za to, że większość tych strzałów wybroniliśmy. Większość tych strzałów mijała cel, bądź dobrze blokowaliśmy, bądź Szymek stawał na wysokości zadania. Myślę, że strzał, który dał też 3 punkty naszemu przeciwnikowi ostatnio, nie powinien być zupełnie uznany. Także wiadomo, że oceniani jesteśmy przez pryzmat wyniku, ale wiem, że też niektóre decyzje były błędne, które spowodowały to, że dzisiaj jesteśmy w strefie czerwonej i na pewno też nie pomagają nam budować mentalu, ale żeśmy odwrócili to w ten sposób, że jeżeli jesteśmy skoncentrowani, jeżeli jesteśmy zaangażowani i swoje zadania nawet w tej niskiej strefie wypełniamy dobrze, to mimo że wizualnie czy statystycznie wygląda to słabo, to jednak potrafimy też się bronić. No, tym razem nie będzie pana Krasnego, tylko sędzia Lasyk. To rozumiem, dobra wiadomość. Mam nadzieję, że sędzia będzie w formie tak jak i my i będzie to dobre widowisko. A jeszcze o Legię zapytam, jak podchodzicie do tego rywala, no bo wiemy, że też mają swoje problemy.
i grają dosyć różnie, tak? Bo w Europie to wiemy, że jeszcze nie przegrali meczu, a w lidze bywa tak średnio. No, ostatnie chyba 4 mecze to są dwa zdobyte punkty, chociaż wiemy, że Białymstok należał się i rzut karny, więc to też i druga połowa była super w ich wykonaniu, więc jak spogląda się ten zespół? Na pewno Legia Warszawa to jest Legia Warszawa i nie możemy szukać tylko i wyłącznie swoich szans, że gdzieś tam są może w jakimś kryzysie, czy coś im tam nie wychodzi. W ogóle nie patrzymy na to. Patrzymy na Legię pod kątem ich najlepszych rozwiązań, pod kątem ich najlepszych zagrań, pod kątem tego, co mają najlepsze. Będziemy musieli to wyeliminować, bo my swoje atuty w ofensywie też na pewno będziemy mieć, mamy i na pewno też będziemy szukali w tym naszych okazji. Dlatego Legia Warszawa, tak jak wspomniałem na początku, jest to największy klub w Polsce i jeden z najgroźniejszych w tej lidze. Dlatego czeka nas na pewno bardzo ciężkie zadanie, ale po takim zadaniu, po wygraniu na pewno też my bardzo mocno urośniemy. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Nie mamy. No to ja nie wiem, co nie znalazł. Dobra, to dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Zapraszamy jutro na mecz i na konferencję po meczu. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerze.